Cześć, witam Was w kolejnym materiale na kanale Autonomii. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony karcie ratunkowej, czyli jest to karta, tak zwana Rescue Card, związana z instrukcją, jak w trakcie wypadku służby ratownicze mają podejść do samochodu, gdzie są newralgiczne punkty, gdzie są poduszki, gdzie są obwody wysokiego napięcia, jak również jak rozłączyć akumulator, w którym znajduje się miejscu. I te informacje są. Po pierwsze, ustandaryzowane, po drugie, są za darmo i po trzecie, są bardzo przydatne nie tylko dla służb ratunkowych, ale również dla każdego, kto korzysta i na przykład naprawia samochody, więc zobaczycie bardzo ciekawe informacje w tym materiale. Zapraszam do oglądania. Instrukcje ratunkowe możecie znaleźć w różnych miejscach. Są to po pierwsze portale internetowe producentów samochodowych. Dodatkowo znajdują się kody QR na nadwoziu naklejone. W przypadku Mercedesa jest to kod naklejony na słupku po stronie kierowcy. Po otwarciu drzwi znajduje się naklejka oraz przy wlewie paliwa na klapce to jest drugi taki sam kod. I po odczytaniu tego kodu jesteście przekierowywani na stronę producenta i automatycznie jest wybierany. Wybierany konkretny model samochodu, który odczytaliście przy użyciu aparatu w telefonie, czyli odczytania kodu QR, lub możecie zainstalować aplikację, która jest moim zdaniem najprostszą metodą. Natomiast w aplikacji jeszcze nie wszystkie modele są dostępne, dlatego pokażę Wam jakie są różnice pomiędzy aplikacją a stronami producenta. Więc wejdziemy sobie najpierw w aplikację, która się nazywa EuroRescue, więc możecie ją sobie zainstalować na telefonie. Po otwarciu będziecie mieli różne marki pojazdów pokrywających rynek europejski. I wybierzemy sobie pierwszą, lepszą. Niech to będzie BMW. Mamy do wyboru różne modele pojazdów, więc wybierzemy sobie jakiś nowszy. Niech to będzie Seria 5 od 2017 roku. Różne wersje mamy do wyboru, więc wybierzemy sobie na początek pierwszą z silnikiem diesla lub benzynowym. Wszystkie Ikony, które tutaj widzicie na dole, czyli w legendzie, są ustandaryzowane, więc w każdym jednym modelu będą one tak samo zaznaczone. I te informacje, które najczęściej są przydatne, to po pierwsze, gdzie znajdują się akumulatory. W tym przypadku mamy z tyłu zaznaczone dwa akumulatory, jeden większy, drugi mniejszy. W zależności jeszcze od modelu są zaznaczone, czy to jest wersja z kierownicą po lewej stronie, czy po prawej stronie i w legendzie będziecie mieli również informacje na ten temat. Dodatkowo, gdzie są ładunki, gdzie znajduje się sensor poduszek, gdzie znajdują się elementy związane z układem paliwowym, strefy zgniotu, wzmocnienia i Dodatkowo, jeżeli mamy obwód wysokiego napięcia, gdzie znajdują się po prostu y, bateria, y, odłączanie pętli wysokiego napięcia, czyli y, gdzie jest wyłącznik interlock, y, który deaktywuje. Y, a Załączenie się wysokiego napięcia, gdzie znajdują się bezpieczniki od wysokiego napięcia, ponieważ w niektórych autach z tego co widziałem, również są bezpieczniki, które są zaznaczone. Po wyjęciu tego bezpiecznika wysokie napięcie nie może się w samochodzie aktywować. Więc to są podstawowe rzeczy, które tu możemy znaleźć, ale nie wszystkie. Zaraz zobaczycie, co jeszcze. Przejdziemy sobie teraz do hybrydy, i w hybrydzie. Tak jak widzicie mamy zaznaczone miejsca, które są przeprowadzone przewody wysokiego napięcia, gdzie znajduje się odcięcie wysokiego napięcia w przypadku gdy jest kolizja, są przewody zaznaczone, które możemy przeciąć. Służby ratunkowe w ten sposób również mogą do tego podejść. Czyli jeżeli w tym przypadku interlock mamy w bagażniku jest zaznaczony tutaj obok akumulatora, to pod maską możemy również odciąć obu wysokiego napięcia, i będzie to zaznaczone po prostu dodatkowym oznaczeniem, jak również miejscem, gdzie możemy go znaleźć. Zaraz zobaczycie to na następnych kartkach. Tutaj jeszcze są oznaczenia, jak wygląda oznaczenie samochodu z hybrydy, czy też samochodu elektrycznego. I tu mamy dodatkowo zaznaczone to złącze, które się rozpina. Jest ono obok akumulatora. Wszystko ładnie zilustrowane na zdjęciach. Oraz ten przewód, który można przeciąć w momencie, gdy nie ma dostępu do bagażnika, bo jest na przykład brak zasilania z tyłu pojazdu, więc lub jest uszkodzony na przykład po, podczas kolizji. Więc wtedy mamy dodatkowy przewód z przodu, który jest oznaczony i możemy po prostu bezpiecznie ten przewód przeciąć. Więc tych informacji jest tu naprawdę sporo. Te informacje są naprawdę bardzo wartościowe dla osób, które wiedzą, jak z nich korzystać. Więc dodatkowo. Jeżeli mamy... E... Po pierwsze samochód, w którym chcemy deaktywować napięcie. Już nie mówię o wysokim napięciu, ale chcemy znaleźć akumulator niskiego napięcia, to mamy go zaznaczonego. Dodatkowo, jeżeli chcemy sobie znaleźć miejsce, w którym miejscu jest na przykład nabój od poduszki. Czasami mi się zdarza robić samochody, w których była kolizja, ktoś nie dopiął na przykład zabezpieczenia od wtyczki, od naboju z kurtyny i teraz przyjeżdża auto, jeżeli nie wiem, w którym miejscu jest nabój, bo możemy mieć na przykład na słupku A, B lub C. No to wtedy, żeby nie rozbierać szybko, możemy zweryfikować, w którym miejscu jest, klikając po prostu w dany model, i wiadomo, że jest po prostu w którymś z tych miejsc. Możemy wtedy tylko i wyłącznie ściągać jeden boczek i do wtyczki się dostać. Więc to są rzeczy, które naprawdę przyspieszają pracę. Uważam, że jest to naprawdę fajne rozwiązanie, że te informacje są dostępne. Pokażę Wam jeszcze, jaka jest różnica i jak aktywujemy dodatkowo możliwość odczytania kodu QR, ponieważ mamy tutaj na dole w głównym okienku żółty okrąg, w którym jest czytnik kodu, kodów QR, więc przejdziemy teraz i pokażę Wam, jak odczytam sobie tutaj z boku kod QR, więc znajduje się on w tym miejscu. I po odczytaniu, jak widzicie, od razu jestem przekierowany na stronę producenta, czyli mamy nie w aplikacji instrukcję, tylko nas przerzuca na stronę producenta. Tutaj już mamy instrukcję po polsku. Aplikacja na razie nie jest w języku polskim, natomiast te informacje, które producenci zamieszczają i są w języku polskim, automatycznie będą nam pokazywane w zależności od lokalizacji, gdzie się znajdujemy. Więc. Automatycznie jest wybrany model, tak jak Wam wspomniałem. Tutaj nie mamy hybrydy, tylko mamy zwykły silnik benzynowy. Dodatkowo, w zależności od strony kierowniczej oraz wyposażenia, jeszcze możemy mieć w akumulator z tyłu w bagażniku i jest to również zaznaczone. Więc tak to wygląda. Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, a mianowicie na stronie producenta znajdują się większe bazy pojazdów, czyli wybierzemy sobie na przykład E-klasę i mamy tutaj pokaż 30 kart ratunkowych i pokazują nam się samochody aż od 1977 roku, więc jest tego zdecydowanie więcej, czyli pokrywają nam jeszcze auta, które były dużo starsze, więc tutaj te informacje są tak samo zawarte. Także możecie z tego korzystać w przypadku, gdy rzeczywiście takie informacje Was interesują Przejdziemy jeszcze do jednego samochodu i pokażę Wam, czego nie znajdziecie na przykład w tych instrukcjach. Weźmiemy sobie, niech to będzie A-klasa. OK, mamy A-klasę i są tutaj zaznaczone, tak jak wcześniej, bateria ta duża, ale nie ma zaznaczonej małej baterii w tym przypadku. Są takie malutkie baterie 12V, które są w różnych miejscach montowane w Mercedesie. One pełnią spe specjalną, można powiedzieć, funkcję, wykonują pewną operację w momencie, gdy jest brak zasilania na tej dużej baterii, na przykład przełączają skrzynię w tryb parkingowy. I zasilanie wtedy jest z tej baterii pobierane. Natomiast w przypadku na przykład A-klasy ta bateria znajduje się pod podłokietnikiem, więc jest schowana w takim miejscu, że bez dokumentacji trudno ją tam znaleźć. I tutaj tej baterii po prostu nie ma zaznaczonej. Dodatkowo jeżeli macie na przykład power kondensator w C-klasie, E-klasie, który znajduje się tam pod nogami pasażera. Jego też tutaj nie znalazłem w żadnych z tych instrukcji. Prawdopodobnie, jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa, może akurat tego nie ujmują, ale to są rzeczy, których po prostu tutaj nie znajdziecie. Nie znajdziecie również pirobezpieczników, w których znajdują się w miejscach więc to są informacje, które po prostu trzeba szukać w dokumentacji technicznej konkretnego producenta. Natomiast są takie informacje, jak na przykład w przypadku Ferrari. Ferrari tutaj w aplikacji nie ma, ale na stronie producenta są dokumentacje i instrukcje ratunkowe z Ferrari i znalazłem tam na przykład w Ferrari California instrukcję, która nawet pokazuje, jak złożyć i rozłożyć awaryjnie dach w krabiolecie. Więc no, to są takie rzeczy, które niektóre mogą się po prostu. Konkretnych przypadkach przydać. Także możecie szukać w różnych miejscach tych informacji, ale tak jak wspomniałem, są one bardzo przydatne. Więc to wszystko, co dzisiaj chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, i dacie łapkę w górę, albo w dół, i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Autonomiz. Pozdrawiam Was! Cześć!